Moim Państwa gościem Josip Solić. Bardzo gorąco witamy Cię przed kamerami Resovia TV. Dzień dobry. Josip, w meczu z Łęczną, myślę, że to co powiem będzie oddaniem tego, co chcieliby przekazać Tobie wszyscy kibice Resovii. Stałeś się naszym bohaterem, wiedząc dokładnie, jak wygląda sytuacja z Twoją nogą po naprawdę fatalnie wyglądającej kontuzji. Mając przygotowaną zmianę, ty jednak stwierdziłeś, że będziesz tą grę kontynuował, zacisnąłeś zęby, pokazałeś ten bałkański charakter, tą krew, która w tobie buzuje i ten resowiacki charakter, który w tym klubie jest naprawdę bardzo doceniany. Wielki szacunek i uznanie dla ciebie. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo wszystkim kibicom. No, bardziej to źle wyglądało niż to było, jak sprawdziliśmy później u doktora, nic tam nie uszkodzone, taka dziura zrobiła się, niestety, jak powiedziałem, bardziej źle wyglądało niż było. Co czułeś w momencie, kiedy leżałeś na boisku, oceniłeś wzrokowo, jak wygląda stan twojej nogi, bo no, na pierwszy rzut oka, tak jak mówisz, wyglądało to strasznie. My drżeliśmy, patrząc z trybun, co dzieje się z tobą. No, bardziej koncentrowałem się na decyzję z pana sędzi, jaka będzie decyzja, bo przegrywaliśmy 1-0 i jakby tam była... Jakby było coś innego niż co było, to bylibyśmy w przewadze, gralibyśmy 35 minut i chyba pomogłoby nam do osiągnięcia naszego celu, żebyśmy nie przegrały. Ale jak powiedziałem, szczęście, nic poważniejszego z tego nie wyszło. Porażka z Łęczną to na pewno nie koniec świata i w takich kategoriach oceniamy to spotkanie. Dla nas jest to dopiero początek tej długiej walki o utrzymanie pierwszej ligi w Rzeszowie. Tak jest, bo mamy swój cel, niestety przegrana, ale jeszcze 15 meczów, dużo punktów do zrobienia i ja... Szatnia, sztab, wszyscy tutaj jesteśmy pewni, że zrobimy ten cel i w następnym roku będziemy też grać w pierwszej lidze. Teraz przed nami Miedź Legnica, drużyna, która w poprzedniej rundzie pokonała nas bardzo wysoko tam u siebie, 4-0. Miedź, która rozpoczęła rundę rewanżową od zwycięstwa i zaliczyła również jedną porażkę. Jak wy podchodzicie do tego spotkania? Podchodzimy do tego spotkania jak do każdego. Szanujemy każdego przeciwnika, ale wiemy, o co gramy. Oni mają swój cel, też walczą o coś, ale dla nas, my jesteśmy najważniejsi. Robimy analizę, przygotowujemy się do tego meczu, ale w końcu my jesteśmy tych, którzy są najważniejsi i którzy będą decydować wynik tego spotkania. Po przegranej z Łęczną widać było, że schodziliście bardzo źli na siebie, pospuszczane głowy, ale szczęście w nieszczęściu. Te drużyny z miejsc 16-17 również nie odskoczyły nam punktowo. No, prawda, ale po każdym meczu jak się przegra, to smutni wszyscy jesteśmy. Nikt nie może być zadowolony z tego, że przegrałeś mecz. Nie mogę powiedzieć, że Łęczna zasłużona wygrała ten mecz, bo znamy, widzieliśmy też, że nieuznana bramka, ale to jest piłka nożna. Idziemy do tej, czekamy na Legnicy i gotowi jesteśmy. Ty jesteś bardzo twardym zawodnikiem. Już w poniedziałek, jak widzieliśmy się w klubie, mówiłeś wszystko ok, pojutrze, jutro kolejny trening, więc byłeś już gotowy do przystąpienia. No, dlatego jestem tutaj, nie żeby siedzieć i oglądać mecze z strony, ale żeby walczyć tutaj. Wszyscy tutaj, dlatego tu jesteśmy i do końca będziemy walczyć. Taki prawdziwy kapitan. Mam nadzieję, że wszyscy tego widzą. Na co dzień jesteś bardzo spokojnym typem człowieka. Wiadomo, te priorytety dla ciebie, rodzina, dziecko. Powiedz, jak radzisz sobie z tą rozłąką obecną, bo wiemy, jak to wygląda w twoim przypadku. Dobrze, że są telefony, dobrze, że jest kamerka i gdzieś ta żona cały czas jesteśmy widzi, w kontakcie, gdzie jesteś. No, widzi, no. Ci dobrze, ci nie, to nie wiem jeszcze, ale to mało żartuję, ale nie, w kontakcie jesteśmy. Ciężko jest oczywiście, jeszcze syn 2 lata, młody rośnie, teraz jest taki bardzo interesującym,
ale za chwilę będą tutaj, będziemy wszyscy razem. Jak powiedziałem, w czerwcu będziemy wszyscy zadowoleni z tego wszystkiego. Nie tęsknisz za ciepłem, bo wiadomo, że Chorwacja to jest takie oczywiście miejsce, gdzie wszyscy jeżdżą po to, żeby zażyć tych kąpieli słonecznych. Tymczasem Polska, Rzeszów na razie nie rozpieszcza nas pogodowo. No, ale już wszyscy, nie, długo już trenuję, jestem w piłce nożnej i prawda jest, że tęsknię za ciepłym, ale za chwilę też w Rzeszowie będzie to ciepło i będziemy się wszyscy usmiechać. Na razie czeka nas bardzo gorąca atmosfera już w sobotę, kiedy przyjedzie Miedź Legnica. Nastroje na pewno, myślę, bojowe w szatni. No, oczywiście, bo w pierwszym meczu z Puszczą pokazaliśmy wszyscy, jak stać nas na to, że zasługujemy na tą ligę. W meczu z Leczną trochę tego brakowało, wszyscy to widzieli, my też czuliśmy tego. I już analiza za nami, wszystko powiedzieliśmy do oczu, każdy do każdego i wiemy, co musimy w sobocie zrobić, żeby tutaj cieszyć się tego. Wiesz, że było takie powiedzenie kiedyś, być twardym jak Chuck Norris, to teraz będzie być twardym jak Jozef Solić. To są dobre żarty, ale ja chciałbym tylko, żebyśmy tutaj wszyscy, jak powiedziałem, w czerwcu cieszyli się z tego, z naszej pracy. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był Josip Solić. Bardzo gorąco dziękujemy, że znalazłeś czas pomiędzy treningami, żeby pojawić się. No, między treningami, po południu jeszcze jedna jednostka. Kolejny mecz w sobotę. Bądźcie razem z nami.